Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darksiders. Otóż wróciłem się tutaj w to miejsce. Okazało się, że tutaj była skrzynka z Life Shardem. No, tak więc widzicie. Nie pomyślałem o tym, żeby tu wskoczyć, a można. Tak samo chcę się jeszcze wrócić, bo gdzieś tutaj... Tu jest artefakt! Kurwa! Tu daleko, daleko są te dwa... bajerki tutaj. Na razie się wrócę tylko po artefakt. Bo bym sobie aż dał rękę uciąć, że sobie ucznę. Co? Dobra. Sorki, będzie troszeczkę więcej łażenia, ale tylko właśnie po te artefakty tutaj. Aha, no a, czyli on jednak był w tej wodzie, tylko nie zauważyłem? Nie? Nie? Aha! Żem odjebał. Nie zauważyłem, że tu w górę można popłynąć. Japi. Dobra, wy tego nie widzieliście. Jakby co, po prostu jest poprawka, że tu był artefakt. Kurwa, ale mi wstyd. Dobra, wracam się do tamtego miejsca i nakurwiamy. Dobra. Och, ale odwaliłem naprawdę. Dawaj szybciej, szybciej, szybciej! No. Śmieszne. Całkiem śmieszne. Dobra, tu jeszcze będą dwie, kilka kolejnych skrzynek, te już akurat nie ominę. Zwłaszcza, że to jest taka z życiem. Nie rozpędziłaś się trochę? I puf! Nareszcie! Pop! Jupa! Dobra. 2012. Tu da się pod wodę zejść? Da się pod wodę zejść. I to był aż artefakt czempiona, tak więc niezła gapa by była, jakbym to ominął. Tutaj. Aha, czyli tu się dopiero otworzyło. Więc idźmy tam. Okej. Tu, nic. Tym razem wiem, że nic, bo mam tą Hold Seeker. No, tam jest właśnie to. Dobra.
Tutaj widzę, od dołu będziemy musieli zacząć. Tu nic nie ma. Ale zwiecha była nagle. Hop, bołom! Wow, je zabija woda? Ciekawe. To się tego się nie złapie, no oczywiście. Do tego mogę się złapać? Aha. No to kurwa jak? No tego muszę się... To! Nie, no to nic więcej nie ma. A, może... Nie, no to kurde, no to wychodzi mi tylko, że tylko na tym mogę wskoczyć. Ach. I znowu ten błąd się zrobił! A, głupia woda! Znowu jej się zjebał dźwięk. A, może tu? No. No, zjebał się ten dźwięk, kiedy kamera wejdzie pod wodę w jakiś specyficzny sposób. Dobra, ewentualnie włączę i wyłączę grę na nowo i wtedy nagrywanie wznowię. To już tam przetrwacie. Ale bieda. Dobra, wezmę tu to. Tu tam. Dziwny glitch, naprawdę nie podoba mi się to. Ale mi się Ruff załadował nieźle. Posłyszycie go, tylko tak jakby przez wodę. Dobra, jest 7 minut, to 13, 8 minut jest, to 12. Dobra, ja w tym momencie przerwę nagrywanie. Okej, witam was ponownie. Zeruję tylko stoper, dobrze. Sorry, że tak przez chwileczkę nic nie mówiłem. Naprawiłem tutaj już wszystko, teraz wszystko jest okej. I możemy kontynuować. Tu jest walka z Grievousem! Ewentualnie ten odcinek będzie dłuższy. Ale co tam? No właśnie. Musimy rozwalić te kryształy najpierw. I potem jego zacny brzuszek. Na szczęście te kamienie są odporne na jego niezacny laser. A no tak, zapomniałbym, już cofam moje błędy. Co jest, nie mogę tego rozwalić? Czemu nie mogę tego rozwalić? Dobra. Wali mnie to. Olewam to ciepłym moczem. Możesz mi dobitnie... Czy ja mogę coś w związku z tym zrobić? Bo ja chciałbym naprawdę to rozwalić, wiesz?
Najwyraźniej muszę to odprowadzić od tych kryształów i dopiero wtedy je machnąć. No, 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 dawaj! Jest! Miałem rację. Dobrze. Możesz ze mnie uderzać ile chcesz. Dobrze. Stało się. Teraz to co robimy, to... Aaaa! Głupi laser. I pum! Popsuliśmy mu nóżkę. Tylko uwaga, bo on właśnie robi coś takiego. Znowu. Dobrze. I teraz robimy coś takiego. Dobrze, rozwalone. To nie będzie długo trwać, zobaczycie. Oj. Feromony puścił. A! No! Dobra. Uf! Dobrze. To był ten jeden raz. I teraz jeszcze drugi. I teraz dostał na tyle wpierdol, że dokończamy dzieła. I tyle! Nie musimy się jakoś wyjątkowo starać, wystarczy się zmienić wtedy w demona. Znaczy w naszego... no... w wojnę ostateczną. Nie wiem jak to nazwać. O! Ha ha ha! Po nóżce. Brutalne. Cudo! No, jak widzicie, mam zawsze swoją metodę. Lifestone! Yay! Heart of the Chosen! Yay! No i wpytę. Two down, two to go. You might make it to the tower after all. Welcome back, horseman. You could have knocked, but I suppose that isn't your way, is it? Why are you here? Strange question, seeing as how you're the one broke into my house. You weren't always the Black Hammer. You huddle in exile, a hermit among tombstones. Why? What role did you play in this, Ulthane? Horseman, I've got something for you. A fair bit of work, but it's a bit dainty for me. It'll serve you better. Wiem, że możecie się jarać, ale to jest beznadziejna broń. You didn't answer my question, old one. Maybe I like the scenery worth it to you. You asked for my help, and I gave it. You go on being ungrateful, and I'm liable to get upset. Do I look like I'm afraid of death, boy? It's not death you should fear. Mercy, litość,
dobra nazwa dla tak chujowej broni. Wiem, że to jest pistolet, wiem, że ma nieskończoną ilość amunicji, wiem, że można nim nakurwiać gdzie tylko się chce, ale wierzcie mi, to jest beznadziejna broń. Ona jest tak słaba, ona wymaga minuty, minuty, 20 sekund strzelania w zombiego, tego podstawowego, tego chujowego, żeby kogoś powalić. Fakt, można kupić ulepszenie do niego, gdzie jest potężniejsze niby, ale tak naprawdę nic to nie daje. Ale postrzelać sobie można. Łuski odpadają i znikają. One przelatują przez powierzchnię. No, taki sobie pistolecik. Patrzcie, ile samochód się rozwalają. Długo! To jest tylko dobre do rozwalania kruków. Jakichś takich naprawdę pierdółek, które po jednym hicie lecą. Tak więc przykro mi, ale tak broń jest do dupy. Dobra, się skoczy jeszcze do Vulgrima, ale zanim to zrobię, to jeszcze tutaj jest... na przykład do czegoś takiego to można użyć... A tak ogólnie to nie jest w żaden sposób dobre. Cofnę się tak bardzo mocno do tyłu, ponieważ tam, może pamiętacie, na samym początku były takie... no na pewno pamiętacie właśnie ten kryształ taki do rozwalania, a przez to, że mam tą umiejętność teraz rozwalania, tak więc jest luz. Ale 4 life krystale jeszcze. Jakoś idzie, no nie? Au! O właśnie, te. Ria, boom! I tutaj jest dziurka. Kolejny fragment, jeszcze jeden i będzie kolejny, no, kompletny taki pikant. Mhm. Tu jeszcze się wrócimy, bo tu jest taki bzyms. Ja go jeszcze zdobędę i dopiero wtedy kończę. Woo! No może... No widzicie, nawet tego nie, to nie odpycha przeciwnika. Gunwo. No gunwo. Inaczej nie da się tego nazwać. Nie tu. Dobra. Tu muszę do wody wejść. W ten sposób. Tam. I te kryształy tu rozwalę. Ale zaraz. Chyba mi nic nie da nawet. Nie, to mi nic nie da, bo i tak potrzebuję tego haka do podciągania się. Ty mnie ugryziesz, zaraz to ja cię pierdolę, no. Dobra. To w sumie zaraz... Nie no, już kończę ten odcinek, tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dajcie suba, lajka, komenta. Na razie.